Piękna jest ta szkoła na Saskiej, proszę Państwa, która znajduje się na tej ulicy właśnie, na Saskiej Kępie. Szkoła podstawowa, gdzie moja koleżanka Bożena Rossa uczyła, proszę Państwa, że Bóg to Jahwe. Oczywiście w Warszawie no nie ma ludzi, którzy by po prostu popierali to, bo ludzie są przeciwni albo Świadkom Jehowy, albo Biblii w ogóle, a zwłaszcza i szczególnie imieniu Bożemu zaprzeczają Jahwe Jehowa. Przecież z Biblii imię Boże było usunięte, to co ksiądz Romaniuk dzisiaj przy 7 lipca, jak to opowiadamy, że pozwolił, żeby to imię Jahwe z powrotem znalazło się w Biblii. No to tylko kropla w oceanie, no bo przecież i tak ogół nie wie, co to Jahwe, co to jest Jahwe. Czyli ten, który powoduje, że się staje, a Świadkowie Jehowy oficjalnie nazywają się od tego imienia. I wy jesteście moimi świadkami, mówi Jehowa Zastępów w Księdze Izajasza, 43 rozdział. Wy jesteście moimi świadkami. O, mówi się też o Jezusie, że Jezus był świadkiem wiernym i prawdziwym, świadkiem Jehowy. Jezus był świadkiem wiernym i prawdziwym. No to więc, proszę Państwa, tak jak dzisiaj, żeśmy mieli te wernisaże w Galerii Milano, no to bardzo ładnie te takie kwadraty beżowe na białym tle się prezentowały. Potem galeria Zachęta podpadła nam troszeczkę, no bo w takim zielonym pokoju ciemne obrazy na ciemnym tle, na tyle takim prawie czarnym, zielonym, nieładnie to wszystko się prezentowało i nikomu się nie podobało. Także któryś raz z kolei Niemcy nawracają pod pozorem rzeczywiście nawrócenia, no bo przecież, proszę Państwa, jak to poganie mogą pogan nawrócić? No ale przecież wiadomo, co krzyżacy robili pod pozorem, a wiadomo, co sami też i katolicy robili w średniowieczu pod pozorem pobożności, pod pozorem modłów, długich modłów, a dzisiaj to się i tak nic nie zmieniło, chociaż nie muszą głów obcinać, proszę Państwa, bo zresztą kto by na to pozwolił. Teraz są inne metody podtruwania, gdzie na skutek jedzenia chemii w supermarketach mamy chemię, przecież powstają morgelony, powstają choroby, choroba nowotworowa. Także popatrzmy się jeszcze raz na tę szkołę Saska Kępa. Szkoła podstawowa przy Saskiej Kępie. Ona teraz wycichła. Cicho jest, no bo wakacje, gdzie moja koleżanka Bożena Rossa uczyła, że Bóg to Jehowa, że Bóg to Jahwe. To jest rzeczywiście kropla w oceanie, ten wysiłek, no ale zawsze dobry gest. Gest dobrej woli. No Bożena Rossa była dobrą nauczycielką, była dobrą polonistką, była dobrą koleżanką, dobrą uczennicą u nas u Świadków, która po prostu została taką, nie to, że starą panną, ale starą wdową, no bo miała męża, pracował kiedyś w Pałacu Kultury Stalina i Lenina, a taki Piotrek, nie Piotr, a to już dawno było, już bardzo dawno było i ma Pawełka, synka, no to ten Pawełek to już dawno szkołę skończył, niejedną. Także proszę Państwa, pozdrawiamy Państwa tutaj z Saskiej Kępy, z góry, a to wszystko, co wiecie Państwo, co nie służy prawdzie, że nie chcą znać imienia Bożego, to wszystko spadło na psy. I dlatego też nawet i w tej zachęcie Państwo widzą, tak zapraszali wszystkich ludzi na tym wernisażu i robią po prostu z Niemców jako takich, którzy dyrygują, no bo wiecie Państwo, sztuka niemiecka, no i tak jak zaprosiła na bankiet wszystkich, no to przecież jakaś tam Niemka, czy kto tam tak dyrygująco zapraszała, grupę wpuściła, a po pierwsze, a po drugie to już nikt więcej nie wszedł, także nie udało się, proszę Państwa, jak w piwnicy, w Galerii Zachęta, no tydzień temu, nie udało się, no myśmy tam weszli, proszę Państwa, ja tam weszłam, wypiłam, proszę Państwa, dwa wina, były dobre, ale no, te kabanosy też dobre, ale jedzenie było ze śmietnika, proszę Państwa, przeozdobione. Ja po prostu wypiłam te dwie lampki wina i sobie poszłam, zjadłam te kabanosy, ale w Radiu Tok FM rzeczywiście Hanna Miedzielińska powiedziała, że proszę Państwa,
ze śmietnika to wszystko, co na stole. Odświeżone, ukolorowane, przyozdobione, że to ze śmietnika wszystko. A ci, którzy zajmują się tym procederem, to są miastożercy. Ona bardzo dużo to tam Zielińska widziała u cyganów, no to więc i cyganie, i katolicy, i Rumuni. No chodzą po śmietnikach po prostu, co tu dużo gadać, będę język powstrzymywała. Chodzą po śmietnikach, no to i głównie tutaj właśnie w Warszawie chodzą po śmietnikach. I to Jahwe to nie ma nic do tego. Oczywiście, że Świadkowie Jehowy nie chodzą po śmietnikach, bo żeby tak coś wyjąć ze śmietnika, to trzeba byłoby wyjąć Biblię. Nowy Testament w przekładzie Gedeonitów, co przecież, że tę Biblię, którą to Biblię wyrzucano pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina do śmietnika. Także w śmietniczce jeszcze można znaleźć Nowy Testament w przekładzie Gedeonitów. Także proszę Państwa, oczywiście, że osobom, które nie wiedzą co to jest, nigdy nie czytały Pisma Świętego, to po co im to Pismo Święte jest, prawda? No ale tak czy siak tu w Warszawie do śmietniczki się wrzuca i ze śmietniczki się wyjmuje. No to przydałoby się i najwyższy czas, żeby ze śmietniczki wyjąć Biblię, żeby tę Biblię czytać. No ale przecież skoro Kościół katolicki nigdy Biblii nie propagował, a raczej Biblia była palona, była niszczona, ba! Nawet ludzie, którzy Biblię czytali, którzy Biblię szanowali, byli paleni na stosie. Palona była też dwa razy tęcza na Placu Zbawiciela, proszę Państwa, przed tym katolickim kościołem Zbawiciela. Była palona tęcza kilka razy. No, także proszę nie niszczyć, proszę nie palić, tak żeby dziad powstrzymał swoje kopyto przed nieszczęściem dla po prostu, czy dla tęczy, czy dla sztuki, no bo jednak ta tęcza to chyba najładniejsze dzieło sztuki w Warszawie, bo była palma przy Rondzie de Gaulle, okazało się, że to jest palma edukacyjna, że ona wskazywała, proszę Państwa, tym, którzy na mszach chodzą na Walewa, na Waprawa z tacą, żeby tak się przeszli od Anny do Anny Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem. W sumie to kawałek drogi, ale gdy będą przechodzili przez tę palmę edukacyjną przy Rondzie de Gaulle, banki, były dom partii z czasów Gierka, no to żeby dookoła tej palmy chodząc nie oglądali się za ludźmi, żeby w pokorze czekali, czy zajęli taką postawę wyczekującą, że ktoś coś do tej tacy wrzuci, ale żeby się nie oglądali za kimś trzecim, żeby po prostu swoją postawą, swoim zachowaniem grzecznym, a nie tupeciarskim, takim jak to na przykład dzisiaj było w zachęcie, że na przykład Anita to już tę zachętę dawno przekleła, to po pierwsze, po drugie powiedziała, że ta sztuka w zachęcie jest na bardzo niskim poziomie. W momencie, kiedy tam zaczęli takie pokazywać gołe członki, gołe ciała, takie bajdurzenia, byle co, ble ble, tere lebele morele, tere lemele, lewartow. Także proszę Państwa, dzisiaj Anita się przekonała, gdy na bankiet nie weszła. Proszę Państwa, zresztą ludzie wszyscy byli zaproszeni, no to jest takie kolejne faux pas. Ja myślę, że to jest w ogóle chamstwo. Jak ten taki dziad, co się tam przymila, przylizuje, pewnie jak nie do Wróblewskiej, to do jakichś jej tych kochanek, co ta Rysia mówi, że Żydówek. Państwo zobaczą, że Rysia, aktorka, w ogóle nie przyszła do zachęty, bo ona powiedziała, że ona nie lubi zachęty, ona w ogóle nie lubi też większych galerii, bo zachęta to nie jest aż taką dużą galerią jak Muzeum Narodowe. No, Muzeum Narodowe, to się widzi Państwo, jak jest bankiet, jak jest wernisaż, to się zawsze postawi. Ja wielokrotnie byłam na bankietach niemieckich, ale tutaj jak jest wystawa, wiecie Państwo, niemiecka, a organizacja tutaj tych żydokatoliczek, proszę Państwa, z zachęty, no to jaka może być organizacja jak ta, którą Państwo żeście widziały? No, jeden gada do drugiego. Ten ochroniarz stał z jakimś tam dziadem, gadał. Nie dość, że sam jest dziadem,
to jeszcze z drugim dziadem gadał, czyli dziad do dziada, gad do gada, żebrak do żebraka, a im wszystkim i tak polskim zewsząd nędza, kiedy czas przyjdzie na księdza, kiedy chodząc nowki przewraca, a co tłuszczej kopy maca, wnet masz urzędnika z niego, choć tobie nie trzeba tego natknieć, wieszkę kopie w rogu, nie mnie to dasz, synku Bogu. Potem bierze po kolędzie, w każdym kącie dzwonić będzie i na ołtarzu pisze iluminare, a ty chłopku, dare, dare. Czy to nie lepiej czytać Pismo Święte? Czy to nie lepiej znać prawdę z Pisma Świętego? Znać Boga jako tego Boga porządnego, Boga miłości? Przecież te dwa przykazania, które królują, są na samej górze. Tak jak my tutaj na górze jesteśmy i patrzymy się na to, co się dzieje na dole i mówimy, że ten cały świat katolicki spadł na psy z ich szatańskim Bogiem, no to chcemy to wszystko podnieść, proszę Państwa, do jakiejś kultury, poziomu. Dlatego też zapraszamy, w lecie już za tydzień będzie tutaj przy trasie Łazienkowskiej kongres na Stadionie Legii w Warszawie. 4 dni będziecie Państwo mogli ucztować, przyjmować pokarm duchowy. Tak jak tutaj jest trasa Łazienkowska, jedzie to przez Wisłę i po lewo. Możecie wysiąść i po prostu w sobotę, piątek, sobotę, niedzielę możecie być na kongresie Świadków Jehowy, na co serdecznie Państwa zapraszamy w tym roku, właśnie 1914. I ta Bożena Rossa dobry zaczątek tutaj dała w tej szkole, kiedy dzieciom polskim mówiła, że Bóg to Jahwe, a to przecież Polacy, to przecież katolicy na 95%. I te dzieciaczki oczywiście to sobie zapamiętają i potem jak chodzą Świadkowie Jehowy, głoszą od domu do domu, albo stoją pod tą gitarą, którą dzisiaj jako edukacyjną gitarę, edukacyjną, tak, pokażemy Państwu 7 lipca 2014 roku, no to właśnie to jest mobilizujące, abyście Państwo poszli i nieraz zaczepili Świadków Jehowy, bo oni teraz nie zaczepiają.